Jakie to ciężkie. Siemano, witajcie w kolejnym odcinku Pełną Gębą. Dziś na stół wjeżdża pizza Giuseppe. Sama pizza ma 939 kalorii, ale do tego dodam jeszcze salami 616 kalorii, ser 1336 kalorii i drugi ser również 1336 kalorii, co w sumie daje 4227 kalorii. Więc wydaje mi się, że będzie to najbardziej kaloryczna pizza Giuseppe na świecie. A dziś w kuchni będzie mi pomagał Nesquik. Jego Instagrama macie poniżej. Tak wygląda zwykła pizza, bez żadnych dodatków. Szynka, pieczarki i czerwona cebula. Druga warstwa starta. Jeszcze nie mam pomysłu, jak to się zrobi w piekarniku, żeby to się nie rozleciało. Ale sami widzicie, że jest tego po prostu ogromna masa. Teraz kładziemy drugą warstwę salami na górę. Zastanawiam się jeszcze, jak to piec dokładnie, na jakim trybie, żeby to wszystko nie było surowe w środku, żeby wszystko naraz się zrobiło. Dobra. Dobra, otwieram piekarnik. Chyba nam stawię to na górę, dół. W sumie to nie wiem, co będzie najlepsze. Dobra, zrobię górę, dół i temperaturę jakieś 160 stopni. No to nie jest dużo, chcę po prostu, żeby się powoli robiło. Dobra, spróbuję teraz całość przełożyć na blaszkę. Dobra, nie ma tragedii. Jeszcze resztki sera położę na wierzch. Na koniec dodam zioła prowansalskie. W sumie to niewiele tego jest. Dodam jeszcze oregano. Ty do piekarnika nie wchodzisz. Dobra, otwieramy piekarnik. Nie jest nagrzany, nie musi być. W tym przypadku przynajmniej. Salami spadło. Dobra. Prawie do góry dotyka, ale to nie szkodzi. Czekamy. Jest godzina 17:12. Wpadam tu do piekarnika. Zobaczymy, ile będzie się musiało rozwijać. Minęło 10 minut czasu włożenia pizzy do piekarnika. Ser się rozpuścił. Minęło 16 minut od czasu pieczenia. Salami całe zjechało na sam dół. Po 20 minutach od czasu włożenia pizza w sumie się jeszcze nie przerumieniła. Znaczy ser się jeszcze nie przerumienił. Ale z salami powoli się robi coraz bardziej czarne, więc jeszcze czekamy. Po 25 minutach całość już się rozjechała w ogóle na bok i salami jest na obrzeżach. Jakie to ciężkie! Wow, olbrzymia ilość sera.
Zobaczcie, ile zostało na bokach tego salami. Ja myślałem, że to się utrzyma na środku, ale to chyba by było niemożliwe. Ale w środku jeszcze jest salami, to które kładłem część do środka, a część na wierzch, więc podejrzewam, że pod tą kopułą sera jest jeszcze normalnie położone salami na wierzchu. Prawie kilogram sera, paczka salami i pizza. 4000, ile mówiłem? W sumie 4227 kalorii. Próbuję ją ukroić, zobaczyć co jest w sumie w środku, jak się upiekło. Naprawdę to jest jak krojenie tortu. O fuck, nie zrobiło się w środku. No w środku się średnio zrobiło. Ale z kolei góra może się teraz spalić, tak samo jak te brzegi, więc wolę tak zostawić już. Biorę się do roboty. W smaku jest spoko. Zresztą jak może być inaczej, skoro tu jest tyle sera. Jeżeli również należycie do fanów dużej ilości sera na pizzy, dawajcie łapki w górę. Ale to jest pycha. Wow. Ciasto pod spodem zrobiło się chrupiące. Przez to, że się robiło od spodu i od góry, to na górze jest ale taki lejący się ser, a od spodu chrupiące ciasto jednak. To najgorsze to, że w środku się tak średnio zrobiło, ale to nie szkodzi. Do porównania, tutaj macie zwykłą pizzę Giuseppe za 8 zł, a tutaj macie pizzę Giuseppe ze składnikami za 15 zł. Tam dwie kostki sera, 0,8 kg. Do tego paczka pepperoni. Podejrzewam, że to wyzwanie nie będzie lekkie, chociaż smakuje świetnie. Zobaczcie, jaka ilość sera na wierzchu, bo jeszcze jest olbrzymia ilość na zewnątrz. Zjadłbyś taką pizzę, co? Nie wiem jak wy, ale ja się uczyłem na biologii, że ogólnie króliki jedzą same warzywa, owoce i głównie siano. Natomiast ten wariat, o ten, tak, o tobie mowa, to tutaj uwielbia chipsy, pizze, hamburgery, tosty. Na koniec jeszcze najlepiej to drineczkiem z jakimś zapić. I jest szczęśliwy. Oczywiście żartuję, on nie może tego jeść, ale uwielbia. Więc czasami po prostu jak nie widzimy, to się potrafi do czegoś dobrać i zjeść. Ta pizza bardzo przypomina mi odcinek, w którym jedliśmy taką amerykańską pizzę Deep Dish. Tutaj macie kartę do tego odcinka. Wszystko jest tak samo, ilość sera chyba też jest bardzo podobna, tylko tam było jedzenie na czas. I w sumie gdyby to się nie rozlało na boki, to praktycznie dorównała tamtemu. Połowa pizzy za mną. Powoli czuję śleda na żołądku. Nie jest to takie wcale proste, chociaż wygląda bardzo apetycznie. Możecie napisać w komentarzu, czy wy również, jeżeli kupujecie sobie czasami mrożoną pizzę, to czy też dodajecie do niej składniki typu ser, salami, szynka, pieczarki, czy takie tam różne rzeczy. Trzy czwarte pizzy już w sumie zjadłem i muszę otworzyć okno. 3000 kalorii już w sumie poszło, a mi jest mega gorąco. Jestem już praktycznie pełen. Tyle zostało. Taka warstwa sera. Wcale nie jest to lekkie. Pizza zjedzona. Uff. 4227 kalorii. Weszło. To oznacza, że do jutra nic nie będę jadł. Polecam wam, żebyście również spróbowali coś takiego zrobić w domu. Cena nie jest wysoka. W sumie około wychodzi tam 23 zł za wszystko. Razem z pizzą, składnikami.
Więc zachęcam was do podjęcia takiego challenge'u. I napiszcie koniecznie w komentarzu, czy daliście radę. W tym odcinku to wszystko. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć!